Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Czytam projekt uchwały, druk nr 227. W sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Edukacji Rady Dzielnicy 6. Paragraf 1. Przyjmuje się roczny plan pracy Komisji Edukacji Rady Dzielnicy 6 w Brodowicy na rok 2013 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie uchwały z realizacją zapisów statutowych. Proszę Państwa, ja chciałabym się zwrócić do Państwa z prośbą i zapytaniem może równocześnie. Państwo macie projekty uchwał wraz z załącznikami, czy macie? Nie macie Państwo, tak? Czyli w takim razie czytam załącznik do uchwał. Proszę uprzejmie. Plan pracy Komisji Edukacji na rok 2013. Pierwsze, posiedzenia komisji odbywać się będą co najmniej raz w miesiącu. Punkt drugi, do zadań komisji należy przygotowanie opinii dotyczących zadań priorytetowych i powierzonych z zakresu remontów placówek oświatowych. B, przygotowanie projektów i opinii dotyczących tworzenia lub likwidacji placówek oświatowych. C, opiniowanie zadań będących w kompetencji komisji edukacji określonych w statucie, przegląd placówek edukacji pod względem potrzeb inwestycyjno-remontowych. E, udział członków komisji w odbiorze prac remontowych w placówkach oświatowych. F, udział członków komisji w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkoły i przedszkola. G, inne sprawy związane z przedmiotem działania komisji inicjowane przez radnych lub skierowane przez przewodniczącego rady i zarządu dzielnicy w granicach określonych statutem. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ja tylko w jednej kwestii formalnej, bo widzę, że mamy do głosowania znowu plany pracy. Osobiście wątpię, czy akurat takie plany pracy muszą być przygotowane, skoro to jest tak naprawdę powtórzenie zadań statutowych poszczególnych komisji. Natomiast cały sposób po prostu zaprezentowania tego jest po prostu jakiś co najmniej dziwny. No zamiast to po prostu nam dzisiaj wydrukować, byśmy to mieli, przeczytali sobie, Państwo by nie siedzieli tyle czasu. Czas byśmy oszczędzili, byłoby wszystko fajnie. A tak jak musimy, nie wiem, będziemy czytać każdą z tych uchwał tego typu, bo tam jest ich kilka. Proszę Państwa, ja pytałam, czy Rada wyraża zgodę o odstąpienie od każdorazowego czytania załącznika. Państwo powiedzieliście, że nie otrzymaliście. Pan pracownik biura wysyłał mailem. Przed samym wyjściem sprawdzałem pocztę. Ja przepraszam, dostałem się pocztę, ale mogę tylko zobaczyć pracę. Nie mam do czasu. 16 to dali Bóg jak... Nie możemy przygotować. Między 15 a 17 sprawdzałam pocztę. Albo może znowu było tak jak z drukiem 112A. Do tego pani przewodnicząca czytać. Proszę Państwa. Jeżeli mogę, to część druków dopiero dzisiaj na komisjach dostałem, więc tak nie mogę. No więc kolejna rzecz, dlaczego na poprzednim komisjach, posiedzeniu komisji miesiąc temu nie można było tego zrobić i w normalnym trybie tego przyjąć, tylko znowu całe te procedury, tak jak rok temu z widocznym głosowywaniem, deliberowaniem, brakiem druków. Przecież to było wiadomo, że to będzie robione. Dlaczego nie można tego zrobić w normalnym trybie? Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Chciałem zapytać, dlaczego jeśli ta czynność jest rutynowa i co roku uchwalamy te plany pracy, dlaczego wcześniej tego nie zrobiono? A jeśli nie zrobiono, to czemu tego nie możemy zrobić na przykład w zamiecie? Bo przecież wszyscy szefowie komisji idą na specjalne etapy za kierowanie komisjami i wiedzą o tym, że takie plany pracy trzeba przygotować. Dlaczego w trybie odstąpienia od 10-dniowego terminu zgłoszenia te rzeczy są zgłaszane? Ja naprawdę nie wiem. Ale to jest kolejny przykład tego, jak zarząd traktuje radę. Przecież, drodzy Państwo, ja mam dowód osobisty, jestem pełnoletni i dopraszam się od 2 lat, abyście nas traktowali poważnie. Jest obowiązek przedstawienia nam materiałów na 3 dni przed sesją. No zgoda, nie udało się, jest to z odstąpieniem zrobione. To naprawdę trzeba, moim zdaniem, wyjątkowo, nie wiem, złej woli czy takiej postawy lekceważącej, żeby nie dać nam materiału, na którym mamy pracować. Ja na przykład, nie wiem, pani przeczytała, mnie to wszystko umyka. Jak mam się odnieść do takiego planu pracy?
Może pan złożyć wniosek, pan powiem o wycofanie tych projektów i wtedy... Przepraszam. Przez wiele rzeczy, ale praktyka dowodzi, że jest to nieskuteczne. Nie mamy większości w tej Radzie, no i to jest problem. Jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Tak, no jeszcze tylko słowem, no mamy koniec marca, prawda, i plan pracy na 2013 rok, nie wiem w ogóle, jaki to ma po prostu sens w tym momencie. Pierwszy kwartał się kończy. Może zajmijmy się czymś poważnym. Proszę Państwa, jeżeli Szanowni Państwo zwrócą się, względnie, jeżeli przewodniczący, może inaczej, wszystkich komisji wyrażą na to zgodę, że wycofamy to, to przyjmować będziemy na kolejnej sesji. Ale nie wiem, czy to ma sens. Bo komisje musiałyby się zebrać. Ja uważam, że każdy przewodniczący komisji może potwierdzić, czy to, co pani przewodnicząca czyta, jest zgodne z projektem planu pracy, bo jeżeli to było rozpatrywane na komisjach, to ten tekst był do oglądu dla... To są wnioski komisji. Dobrze, no ale w końcu jakie zaufanie mu powinno być? Co ja słowa muszę nie wypowiadać w tym gronie, bo wystarczająco ilość materiału mamy na to, żeby zaufanie nie było. Taka porcja, w której mówię. Słuchajcie, to i tak jest formalność, bo i tak to będzie przegłosowane. Ale nie ma materiału. No i dobrze, pierwszy raz nie masz materiału, na czego nie głosujemy. Może dajmy szansę. Proszę Państwa, zamykam dyskusję, bo ta dyskusja już zajmie zupełnie niekonstytucyjna. Ogłaszam zakończenie obrad nad tą sprawą i przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 12. Dziękuję. Kto jest przeciw? 4 osoby. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? 4 osoby. Dziękuję. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzienniczy z 6 przyjęła uchwałę.